Die deutsche Grenze lag hinter mir und ich fuhr auf der ältesten Autobahn Polens in Richtung Osten. Ale czy ich gotuje? Panie, gotowa, to się smaży. A nie gotowa, jak? Smaży się grzyby. Smaży się. Ale wie pan, ja wolę takiego, on ma więcej aromatu. No ten duży grzyb, taki. Taki kapelusz, on ma aromat, pachnie elegancko. A te małe to się nadawają do marynowania. Taki jak te, to można ususzyć na Wigilię, do barszu, na pierogi. Do... Ja kiedyś na ten, to jedna kobieta kupiła, a miałem mały, ona chciała ten. I to jeszcze tam w Gminy, to można trochę więcej nadbierać, ale... żeby jakieś deszcze przeszły, to gdzieś we wrześniu, to może bym gdzieś nie było. A tak to słabo, słabo. Vor dem Zweiten Weltkrieg gehörte dieser Teil Polens zu Deutschland. Napoleon zog auf dieser Straße in den Krieg gegen Russland. Die Schweden fielen von Norden her ein. Die türkischen Invasoren versuchten, hier den Islam einzuführen. Eine Zeit lang war diese Region ein Teil von Österreich-Ungarn. Tatsächlich wechselte sie seit Jahrhunderten den Besitzer. Mal gehörte sie zu Deutschland, mal zu Polen. Ich war nach Polen gekommen, um etwas herauszufinden. A jak długo w Polsce jesteś? 6 miesiące. Z Bułgarii? Z którego miasta? Co? Dieses Mädchen wollte mitfahren. Sie sprach kaum Polnisch und konnte mich nicht verstehen. Ah, Burgas. Nie. Burgas mieszkam. Nie. Wir hielten an, weil ein zweites Mädchen an der Straße stand. Als sie zu sprechen begannen, verstand ich kein Wort.
Erst viele Monate später sagte mir ein Übersetzer, dass diese bulgarischen Mädchen einen alten türkischen Dialekt sprachen. Von ihm erfuhr ich auch, was sie gesagt hatten. Ben 5 kurs yapayım kimlik kere. Kon kurs alem bir yen mi? Valla bir yen mi? Az para var. Sie wollte durch den Sucher meine Kamera schauen. Ich war nicht sicher, ob sie sich selbst sehen wollte oder mich. Also ließ ich sie gewähren, aber sie verlor schnell das Interesse. Valla kaç gün oluyor biz iş yapamayız. Takim czymś myję, kierownik, o, ale takim czymś ściągam, o. To są moje narzędzia pracy. To jest woda z płynem, o. Ale kierownik, no i od czasu do czasu lubimy sobie przyćmać, nie, jak to się mówi. Nie, lubimy, trawka jest. Żeby mieć siłę do pracy, policja jest. O, ale weź tu, kierownik, tą tablicę. Tu gościu, kurde, taki czubek wystawił. Tu pisze, na terenie stacji CPN obowiązuje zakaz handlu, mycia pojazdów i szyb. Czubek, nie dadzą ja, innym zarobić. Myjemy szyby tutaj. Słuchaj, chciałem się wypowiedzieć coś o tej drodze. Tu? Tak, w naszej drogę? Tu? Bardzo dobrze, ja ją budowałem z Hitlerem Adolfem. Co wiesz o tej drodze? Tak? Co wiem o tej drodze? No tu kiedyś, jak Niemcy budowali tu pod tą drogą, od chuja trupów jest. Ja od pradziadka tu słyszałem to, że Niemcy jak budowali, to tu Polaków, kurde, ten kto padł, to zalewali betonem. Nie, to my mamy dzisiaj skizę. To jest taki Finda, nie? No. Kamek. Finda, on tu dzień i noc śpi. On tu już chyba dwa miesiące koczuje i... Nie ma co pod domu, czy no. Byliśmy u kwaterę za sobie. No serio, tam lecie śpi. Może dwa za zimę. To ile to tam może, może być go skamerowa. No. Idziemy. Ale się pośmieję. Nie, serio. Nie, serio. Macie jakąś latarkę, żeby przyświecić? Ich mag diesen magischen Moment, wenn es langsam hell wird und die eigene Wahrnehmung sich leicht verändert. Tu kierownik, tu my jak pili wina, nie? To my tu butelki na to pole rzucali, tu żyto było. I później kombajn kosił, to na sobtę.
Mann fühlt sich, ähnlich wie bei einem Drogenrausch, in eine andere Realität versetzt. Manche Dinge filme ich nur, weil ich keine andere Wahl habe. Ich kann die Kamera einfach nicht ausschalten oder aus der Hand legen. Czekaj, zdjęcie nam ziomuś zrobić. Czekaj, no nie bój się, normalnie zdjęcie. Zaraz zobacz. Bo to strzelba jest. Zaraz zobaczysz, ty. Zdjęcie normalnie będziemy mieć. Mówię ci, zdjęcie. Dobra. Nie, no mówię ci, Pinta, ty. Zdjęcie nam ziomuś. Patrz. Tam jeszcze jest druga ekipa nasza, parę kilometrów, ja wiem parę, ze 2 kilometry w ten, bo my w ogóle od Olszyny het do Golnic wytyczamy, już my pomierzyli wcześniej, od marca był pomiar do lipca, tutaj, jak będą pasy, tu będzie pas. Coś niecoś słyszałem, że to jeszcze budowali przed wojną Niemcy, że oni to budowali. No i zatrudniali więźniów i to budowali tu ręcznie. To z tego, co tu opowiadali miejscowi. W czasie wojny to czołgi tu wszystko szło przecież tą drogą i te płyty może trochę popękały, ale są nawet w dość dobrym stanie. Die Straße ist in gutem Zustand. Doch es gibt Hinweise auf Krieg und Zerstörung. Über die Fahrbahn führt eine Brücke. Ein Dinosaurier, mit keiner Straße mehr verbunden. Noch eine Brücke. Ein verwundetes Tier ohne Kopf.
Es hat etwas sehr Beruhigendes zu wissen, dass die Bauwerke der Menschen auch zerstört werden können. Zna to drogę, zbudowaną przez Niemców? Jest to autostrada. Autostrada, która była zbudowana z myślą przede wszystkim o połączeniu komunikacyjnym zachodu ze wschodem. I to było robione przede wszystkim dla użytku Niemców, niemieckiej armii. Korzystamy z tego, jest to jedyna, czy pierwsza autostrada w Polsce, którą mieliśmy w naszym kraju, właśnie zbudowana przez Niemców. Proszę, szukamy za taką drogę, która była zbudowana przez Niemców w II wojnie. Szukamy za drogę, która była zbudowana przez Niemców. Aha, to na pewno nie... Na pewno nie... W czasie II wojny. To nie tutaj. To pewnie gdzieś... Chyba koło zakładu. To chyba nie tutaj. To bardziej trzeba... Zbrodnia to była po prostu holokaust się nazywał. Na mnie przynajmniej to przypomina, nieraz są marsze żywy, różne takie organizowane rzeczy. Na obozu? Prosto tą drogą. No ja po prostu na co dzień o tym nie myślę. Wiadomo, że jak chodzę z klasą na różne wystawy, oglądam zdjęcia, to jest wstrząsające jak dla każdego człowieka, nie tylko dla tych, którzy mieszkają w Oświęcimiu. Może ona też coś powie? Ona też mieszka w Oświęcimiu. No tak, mieszka. Ty jak ty się czujesz? No i w Oświęcimiu, no dobrze. Fajnie. No. A co się tutaj działo? To tak przykro mieszkać właśnie w takim mieście, gdzie tutaj tyle ludzi zginęło, że gdzie było... Gdzie stało się, co się stało, no ale... No.
trzeba mieszkać. Ale też ludziom właśnie wydaje się, że jak jest obóz, tutaj nie może być żadnych innych przyjemności. Na przykład zabraniają na chwilę. Na przykład chcieli otworzyć u nas w mieście dyskotekę. Wiele osób się nie zgadzało na to, że w takim mieście, gdzie jest obóz koncentracyjny blisko, że może być dyskoteka. My jesteśmy normalnymi ludźmi, też chcemy się zabawić. Czemu nie możemy sobie iść na dyskotekę? Wielce mieli ją zamknąć, niby miała nie działać, a jest dalej. Ja mówię na przykład, jak Niemcy przyjeżdżają do MDSM-u, to oni też bardzo chętnie sobie wieczorem pójdą na dyskotekę i bardzo wielu Niemców też tam chodzi. Czy jak ktoś na przykład... To jest historia, o tym nie wolno zapomnieć. Na pewno gdyby Żydzi przyjechali, to też chętnie by poszli na dyskotekę. Też tak. A czy Niemcy przyjeżdżają, żeby odwiedzić? Jakie mają reakcje? No właśnie... Nie rozmawialiśmy z nimi, ale... Czy ja rozmawiałam z Niemcami, którzy tu przyszli, żeby pracować koło MDSM-u kiedyś? I oni w ogóle nie odczuwali, że to ich naród takie coś zrobił. Oni normalnie tak przyszli sobie. No i dobrze, ja uważam, że jeżeli jakiś Niemiec przyjeżdża do obozu, to nie powinien się czuć odpowiedzialny za to, co zrobili jego przodkowie, nie? Bo to nie jest jego wina. Ktoś się urodził w Niemczech, jak ja się urodzę w Niemczech, to nikt do mnie nie ma prawa mieć pretensji za zbrodnie, które wyrządzali jego przodkowie, wiadomo. Mi się wydaje, że każdy człowiek, nieważne jak jest narodowości, jak po prostu przyjedzie do obozu, to i tak dozna takiego szoku, nieważne kim tam jest. We're entering the second underground room, which was the gesture. The SS disinfectors were dropping down through the openings, which you can see in the roof, killing substance. It was the gas cyclone, gas in the stable form. Little stones, pellets of the poison were dropped down. Next, human heat activated cyanide gas. From the point of view of the Nazis, it was the shortest possible time to kill, because within 15-20 minutes, they could murder up to 2,000 people at one time in one gesture. Auschwitz erinnert an Disneyland. Die Leute kommen in Bussen, in Autos und in Gruppen. Dann stehen sie, genau wie ich, herum, von Grauen erfasst und versuchen, das Unverständliche zu verstehen. Das Einzige, was sich nicht beschreiben lässt, ist das Gefühl, wenn man in diesem Raum die Wände berührt und dann seine Finger betrachtet. Was man dann sieht, sind die Rückstände verbrannten menschlichen Fleisches. Schau her, das war mein Name hier. Das war mein Name, Z5742. Das hat mir Dr. Mengele hineingegeben und seine Ratten. Jetzt nach 57 Jahren bin ich wieder hier. Genau per Stunde, da haben sie die Leute liquidiert hier. Alle sind ermordet worden. Und nicht vergast, wie man sagt, sondern erstickt. Ich spreche auch immer die Jugend an. Viele Jugend in der Welt. Ich halte Vorträge und bitte die Jugend, dass sie nie wieder sowas machen, wie Hitler Deutschland es gemacht hat.
Die Mörder, die Massenmörder. Heute wollen sie nichts wissen. Heute geben sie eine Wiedergutmachung von 3 Groschen den Leuten, die hier 2-3 Jahre waren und ihnen alles weggenommen haben. Der Wind blättert in meinen Katalog. Sein Name Gas. Und der Wind las und sprach zum Himmel und fragte den Mond, warum er das hatte geschehen lassen. Der Mond sagte zum Wind, ich habe sie schreien und weinen gehört. Der Wind fragte die Sonne, warum hast du zugesehen? Die Sonne sagte zum Wind, ich habe sie gesehen, als man sie mit Gewehren, Pistolen und Hunden in die Gaskammer gedrängt, geschoben, gestoßen und vergast hat. Der Wind fragte die Sterne, warum habt ihr nichts dagegen getan? Die Sterne sagten zum Wind, wir haben gesehen, als man sie auf einen großen Scheiterhaufen verbrannte. Es waren Kinder, schwangere Frauen, junge, schöne Mädchen, junge und alte, kranke Menschen, Juden, Roma, Sinti, Zigeuner, Russen, Polen, Freiheitskämpfer und viele mehr. Wir nahmen sie alle in den Himmel. Und der Wind ging zu Gott. Aber Gott war nicht da, dass der Wind ihn hätte fragen können, warum. So fragt der Wind sich selber, warum. Ich, der Wind, weiß auch nicht warum. Niemiec do domu, tak wziął ojca, a matka mówi, żeby nie brał ojca, nie? To wziął Niemiec, palił matkę w gębę tak pięścią i paru tam cyganów rzucili z mostu na dół, także ręce, nogi się połamało i jęczeli z bólu, a i tak pojechali do Oświęcimia. A wiadomo, jak tam w Oświęcimiu było. A chudowy jak Jan? A od małoliśmy. Panie Cineczki! Nie ma czego. Otka moje. Ich übernachtete in dem Zigeunerdorf. Und am Morgen bat mich der Mann, ihn zu einigen Freunden und Verwandten zu fahren. Er sagte, dies sei für ihn vielleicht die letzte Gelegenheit, all diese Menschen wiederzusehen. Pozwól na chwileczkę. Ty, gdzie tu Cyganie mieszkają? Cyganie. Cyganie? No, Cyganie. Gdzie mieszkają? Maj umarł, ten starszy brat. Maniek umarł. To siowa tydzień umarła. No. Byłem na pogrzebie. No. Ich ließ sie allein. Dann sah ich ein paar Kinder im Hof spielen. Ja. Mam pytanie. Jakie? Wiesz, szukam sobie taką... Głupi jesteś! To jest matka? Tak. No, proszę pani, proszę nie denerwować, tak gadamy tylko. Gadamy. No pani przyjdzie na górę i pogada. Proszę? Chyba z dziećmi rozmawiam, na górę nie mam przyjdzie. To przyjdę. Ich stieg die Treppe hinauf, ohne zu wissen, was mich erwartete. Das war einer dieser Momente, in denen die Kamera dein Freund ist. Ale to się przychodzi do dorosłych, rozmawia się pierwszy dorosłych, a później z dziećmi. Mogę to nakręcić w tym dzień. Ale ty garnek! Nie, bo nie jest taki bardzo czysty. Nie. Ty panowie wszystko nie mieli swojego mieszkania zgnoić. Mąż pracuje w Ronalu, zarabia 7 milionów. I to mam na 7 dzieci i na nas 2. To jest 9 osób na 7 milionów. Co mam za to kupić? Powiedz pan, buty wszystkim dzieciom do szkoły? Czy chleb na cały miesiąc? No nie innego wyjścia nie mam. Do chleba już się nie liczy, bo nie starczy na to. Niech pan sobie policzy. Chleb kosztuje 1070. Jeden. Jeden syn zje cały chleb. Mąż zje cały. A gdzie dziewczyny? A gdzie ja? A gdzie mała? To potrzebuje 5 bochenków chleba dziennie. Na śniadanie. Dla wszystkich dzieci.
gdzie kolacja, a co kupić, a gdzie ziemniaki, gdzie coś ugotować, byle jaką zupę, byle jaką. Potrzebuję 30 dziennie? Potrzebuję. Na skąd to wziąć? Niech pan sobie policzy 30 dziennie, jest 31 dni w miesiącu. Skąd na to wziąć? Kto mi pomoże? Nikt. Po prostu Polska jest biedna, biedna i szmaciana. Dobrze. A pani musi, niech pani powie, pani musi, że tak to, dokładnie nie tak, mogę, nie tak, mogę. Taki obraz nie tam. Mogę. Nie mogę. Wstyd mi jest. No rozumiem, ale mogę pani spróbować, bo to jest. Jeszcze, nie bo to mogę, jest, bo się nigdy z bloku u mnie. Nie mogę. Ten cały blok nie będzie. Mogę pani spróbować, bo to jest. Mam pociąg ciszej. Dobrze, ale rozumiem. Ciszej? Tak. Dobrze. O tym po żebrach, od mieszkania do mieszkania, żebra, o chleb, o coś do smarowania, o coś do jedzenia, bylekolwiek co, o trochę cukru, trochę masła, o trochę herbaty, bo nie stać mi kupywać. Mam za mało pieniążków. Niestety, nie daję sobie rady. I jaka Polska jest, w co nas plątała? W głód, po prostu w głód. Chodzimy, żebramy, nie ja jedna jestem, jest miliony ludzi tutaj w Polsce, którzy naprawdę potrzebują pomocy. A jest wszystko bez sens. Ta Polska powinna, mówię panu szczerze, powinien naprawdę Hitler być, pierwszy bombę raz na tę Polskę i nie było mi niczego. Może by się, wie pan, jakoś to sfolgowało, bo to nie ma sensu. Pójdzie pan do księdza, byłam ostatnio u proboszcza. A ja proszę księdza, nie chcę pieniążków, nie? Już nie chciałam. Proszę mi pomóc go w jedzeniu samym. A on se stoi przy swoim samochodzie, ma Forda, papieroska pali, mówi, nie mam. Ja mówię, a ksiądz nie ma nic? A ja mówię, gospodzia nie ma na zapleczu? Nie ma. Może na zakupach nie była. Ja mam na ksiądz papierosy ma. Ja też palę, też bym zapaliła. Nie mam pięć osadnich. No i to panu przykro nie było? No ja pierniczę proboszcz wielki. To co tu gadać w ogóle o komunie? Znaczy w ogóle o górze, nie? Jak proboszcz nie pomoże nic. Pomoże, ale brać. Ach. Dobra, już. Freundin zu besuchen. No komm! No peskie i kukie! Bo mogindziała wrate od te dziwą! No peskie cichaja w ogóle. A no tak! A to nie rozumie nic chyba. A, dziana, dziana, sarku daje. Die tätowierte Linie in ihrem Augenwinkel bedeutet, dass sie im Gefängnis war. Ein alter Freund ist hirngeschädigt, nachdem er 16 Jahre lang in einer Lackfabrik gearbeitet hat. Thank you.
Er hat seinen Lieblingscousin seit vielen Jahren nicht gesehen. Gleich nach unserer Ankunft beschlossen sie, Verwandte zu besuchen. Zaczepiają ludzi. Kup pan krzyżówkę, kup pan to, może pan się dołoży to, teraz jest powódź dla powodzia. No, ja rozumiem, wszystkim ludziom trzeba pomóc. Ale tych się nie goni, a tamtych się pogoniło. Wpadała policja, zabierała, wyeksportowała, wytransportowała. Gonią ich na każdym kroku, bo to jest Rumun. Włóczęgi, Skotli, mówili, że jesteśmy Skotnikami. Że konie tyle mamy, tylko taborem jeździmy, że szkodę robimy w polu ludziom. Że konie puszczamy, kotniczymy. Jak to nie Skotniki? Słuchajcie, co wam powiem. Moje zdanie jest takie, że jest to największa bzdura, jaka może być, że Cygan pochodzi z Indii. Było kiedyś państwo cygańskie. Przypuszczam, że może gdzieś w okolicy, tam gdzieś w rejonach Indii, Pakistanu, gdzieś może w tych rejonach. Było państwo cygańskie, może nieduże, ale było. Zostało napadnięte, ograbione. Tak jak na filmie indiańskim, kiedy wpada banda kowbojów i napada na wioskę indiańską, rozbili wszystkich, więc część Indian ucieka. I tak samo było z Cyganami. Rozbili państwo cygańskie. Cyganie się uciekli z tego, rozbili to państwo. I ja uważam, że naukowcy jakby doszli prawdy, że było kiedyś państwo cygańskie i gdzie, gdyby w tej chwili wyszło na jaw, że powiedzmy, że w tym rejonie, tu i tu, na 100% było państwo cygańskie i zaznaczone jeszcze by było granica, to wiecie, co to by było? Makabra. Świat by się zebrał, jak to się mówi, wszystkich Cyganów powiedzieliby wąt na swoje miejsce. Ręce do góry! Ręce w tył! Stój! Stój! Obejrzelał! Już! Stawaj! Ręce do góry, spodnie na dół! Ciągaj! Pokaż cipkę! Wir fanden dieses Foto auf einem Flohmarkt. To był, rozumiesz, zakład karny pracy. Er wollte mir noch etwas zeigen.
Arbeit macht frei. Hier schufteten die Häftlinge mit Spitzhacke und Schaufel und brachen Steine für den Straßenbau. In all den Jahren hat sich hier nichts verändert. Ich dankte ihm für alles, was er mir gezeigt hatte, und sah ihn nie wieder.
drzewie stoi to i zagląda i konia wali. Na drzewo się śmieci, tak się schowa i tam widzi jak ktoś wie. I teraz konia wali. No, ona ma jest, przyporek otworzy, a on, a tam, widać, mają i zaraz konia wali. Gołe cipki mają. Taki czarny z wąsy. Taki dość zbudowany. On mnie widział już po razy, on uciekał tu nawet. Mnie tu widział już po razy. On po tym samochodu wsiada uciekał. On tu z tyłu miał za zajazdę, samochód miał. Z tyłu miał samochód za zajazdę. Te pieniędzy bo nie dają w ogóle. Pięćdziesiąt biorą, albo stówę. Tu facet kiedyś łazi, to Romanie i tam miał seks z nią, to potem przyporek otwierał i potem Romanie drugi, bo wyciągał go. On mówił, to chodź do buzi. Ale był pijany. A policja tu jeździła niekiedy, nie? Tak jeździła niekiedy. Zobaczcie, jak pojechali, policja jak tu była. Bo zaglądali, co jest i pojechali. Ja nie robił jeszcze. Chciałem bym, ale one by za darmo nie dały na nic. Von meinem Fenster aus konnte ich ein neu betoniertes Stück von Hitlers Straße sehen. Ich saß am Fenster und erinnerte mich an andere Momente auf der Straße, in denen ich eine große Distanz zu meiner Umgebung verspürt hatte und keine Möglichkeit fand, mich ihr anzunähern. Eine Nähe, die nur mir selbst verständlich ist. Nachdem ich eine Woche lang am Fenster gesessen und hinausgeschaut hatte, wurde es langweilig. Alles, was ich sah, waren Menschen, die ihrer Arbeit nachgingen. Sie wurden normal. Und dank dieser Normalität war ich plötzlich in der Lage, mit ihnen zu kommunizieren.
Diese Frauen waren genauso neugierig auf mich, wie ich auf sie. Ich war mit meiner Kamera dort, so wie sie in ihrer dünnen Kleidung und mit ihrem Make-up dort waren und arbeiteten. Über kurz oder lang mussten wir einfach Kontakt aufnehmen und uns unterhalten. Ich verstand ihre Sprache nicht und bat daher eines der Mädchen, das Polnisch verstand, meine Dolmetscherin und Journalistin zu sein. Neci geldim Polşa. Güzel konuşurlar. Neci geldim Polşa. Geldim kazanayım. Bulgaristan'da kazanamam. Hayır. Neci? Yok. Ne yok? Ne yok Bulgaristan'da? Ne yok Bulgaristan'da? Süle ne yok Bulgaristan'da? Almıyor bizim var. Geldim buraya Katrin'e para yap. No poczekaj trochę. Czekaj, bo... Seni be, konuşayım, sen de güle yapıyorsun. Bacağını kaşıyorsun, bu ne bir şey? Konuşursa konuşuyor. Elleri de güle yapıyorsun. Geldim Kadriye, niye geldim? Hesabı çekilmiş bir kapıda geçiyor. Seni konuşuyorsun. Neçi geldin Polşa? Oradan, buradan gidiyor. Bulgaristan'da yaşıyorsun. Yok. Gidelim. Ne iş yapırdın Bulgaristan'da? İş yok. Ne zaman komünizm adı güzeldi değil mi? İşler kötü. Thank you.
Tak nie wyglądam, gdzie jestem na drodze. Rano się obudzam. Budzam się w 7. Ukąpam się. Pomalowam się, wypiję coś herbata, coś kawa. Obieram się, zadzwonię do taksówki. Taksówka przyjeżdża i mnie zostawi na parkingu. Od wieczora do wieczora. Ja będę czekał na jakiś klient, przyjedzie do mnie. I takie głupie pytanie ma. Fajnie się ruchasz? Ja go patrzę. Fajnie robisz, laska? Ja też go patrzę. Jak nie robisz fajnie, ja jadę do druga dziewczynka. Zawsze, każdy czas, każdy dzień jest tak. I do tutaj mi przyjechało. Po prostu nie chciała zobaczyć ni drodzy, ni ten hotel. Nigdy, nigdy. Tylko chciała iść do domu od razu. I szonja, i koniec. I koniec. Ale tylko mi zostanie do koniec na moje życie tu. Moje serce tu, w mojej pamięci. Czy ja trzy miesiące, cały czas ja sam pracowała na drodze jak prostytutka. Teraz gadam, ale mi się płacze, wiesz. Bardzo mi ciężko, za bardzo mi ciężko. Dużo sam zabrała, wiesz. Jak przyjeżdżam od pracy, zawsze sam oszczędziła, tak. Zawsze sam płakała. Czego mi jest dużo trudno. Ja łowko się czuję, jak jestem na tej drodze. Dzisiaj, co sam zrobiła, co sam zobaczyła, wszystko pamiętam. Jak siedzę tu, w mój pokoju, zawsze sam płakała. Nie mała sam noc, kiedy sam się położyła na moje łóżko, nie sam płakała. Cały czas. Nie śmieję fajnie. Es regnete tagelang. Irgendwann war der Boden vollkommen vom Wasser durchweicht. Schließlich gaben die Deiche nach. Die Flüsse traten über die Ufer und rissen Brücken und Häuser mit sich. Polnischer Adler.
Flieger. Flugsicherheit ist eine Staatsangelegenheit. Wachsamkeit ist unsere Waffe. Nie kamerować, to jest teren wojskowy. To było, nie teraz. No wojsk, byłych wojsk armii radzieckich, ruskich, nie? To jest wojsko, nie fabryka gwoździ, rozumie pan? Chodźcie. W razie z czego tu są dziury, snajperzy postrzeliwali. Wiem, to ta atomowa czy balistyczna na całej długości była. To była jedna. Beton, że to nawet kurczak bo tego była w tym kierunku rzekomo. Tak jak wysadzi, to mieli oni panowie broń. Tu ruskie, te Ukraińcy. No. Nielegalnie, ale tu zaraz zatrąbimy, wyjdą. Dalej. Ano zatrąbić. Iwan! Paweł! Iwan! Tak? No, chcą się zapytać, jak wy żyjecie. Może by wam dali jakieś lepsze mieszkania, bo tak w ubóstwie. Nie, tam ja tak na niedzielę tu. Tak? Aha. No to czemu tak szybko chcecie wyjeżdżać? Taka, ja, mówisz, to, robotę tam macie. Tam jagody pozbierali trochę. A gdzie tu jagody masz, chłopie? O, tu jak jechać na tą wioskę. A grzyby? A grzyby nie ma, same roboczliwe. No, a ty obiad gotujesz, nie? A nie, zrobili herbatę.
Tylko herbatę, no, o tym żyjecie, tak? Państwo mówią, to znamy wypić herbatę. No ja bym wódkę, jakbyście mieli tą rosyjską, tą Smirnowa. Tak ja nie piję. Bogdan, ja ci mówię. Bogdan, nie? Paweł, nie, bo Bogdan tam ten drugi. Jakbyście mieli kielicha, owszem, bo tak. Herbata, co to jest? A ty nie pijesz? Nie, ja w ogóle nie piję. Pawełek? Nawet piwa. Iwan! Macie budkę? Nie ma. Macie budkę? Nie ma. Nie ma budki? My nie pijemy. To fajnie. To mi się podoba. Coście na obiad chłopaki ugotowali? To są przecież dziki, lisy. Makarony, no ja powinni mać mniej waty, się nie śmiej. Nie śmiej. Rusko ma z kiszku. Bliad, suka. Wielki słownik rosyjsko-polski. Tak powinno być rosyjsko-polski. I to dla was coś dobrego jest. Nie? Jałczu. No jak się nauczysz, to może w Polsce ci, wiesz, bardzo rozumiesz obywatelstwo, o, zostaniesz, a ty kawaler czy żonaty? Kawaler. Ojoj, to tu polekarz piszczy. A jak pracowity jesteś, ho, jeszcze dobrze, jak po pierogu dajesz człowiek, to cię na rękach będą te Polki nosić. Dobra, idziemy. Dobrze, dziękuję. No. Czekać deportacji, nie? Nie, no, przepraszam. Panu, nie martw się. Dobre są porządki, jak na chłopaków, to super. Ukraine und Moldawien und Belorussen und Georgien und Tschetschenen und andere noch weiter aus dem Osten, wo Hitlers Straße nicht hinreicht. Sie kommen nicht, weil es ihr Wunsch ist, sondern weil sie keine andere Wahl haben. Lass troszkę, bo dwie kiełny. To jest chorysia dusz. Chorysia dusz. Не закриваємось. Тут немає чим закриватись. Прямо от наша постіль тут. І от я тут сплю, колега тут спить. Що я можу більше сказати? Четверо дітей у мене. Саме менше. Христинка. Рік і 7 місяців. Вона чекає. Тетя, я гіха, вона бідна провожала мене, плакала. Тятя, я кажу, Христуся, ти на війну їдеш, тятя. Ти їдеш пух-пух. Я кажу, ні, доня, я їду заробляти гроші, бо інакше не проживемо. Es gibt an Hitlers Straße einen Ort, wo man sich zurückziehen, sich verstecken und unauffindbar machen kann. Manche sind hier schon für immer verschwunden. Es ist ein geheimer Ort, unter der Erde und unsichtbar für den Rest der Welt. Diese Katakomben verlaufen kreuz und quer unter Feldern, unter Städten, unter Flüssen und unter Hitlers Straße. Diese Außenseiter haben ihren eigenen Club gegründet. Sie nennen sich auf Polnisch Bunkerowcy, zu Deutsch Bunkerratten. To jest system podziemny, a my jesteśmy tutaj gdzieś. O, tu. To jest 14 kilometrów, to. I potem są odejścia do poszczególnych obiektów. Tu, prawda, i tak dalej. A tu jest ten główny wjazd, którym się da wjechać samochodem. Sie leben in den alten Bunkern der Nazis. Im Krieg erbaute Befestigungsanlagen
zum Schutz gegen die Vorfahren der heutigen Bunkerratten. Anhänger heidnischer Kulte, Jazzmusiker, Beatniks, Bluesmusiker, Hippies, Punks, Bunkerratten. Od tego skrzyżowania jest bardzo dużo ludzi, co pochowanych jest. Za Hitlera. Niewolnicy, co robili, umierali to normalnie. Ci, co tutaj Niemiec, co tutaj żył, jak ja przyjechałem w 1963 roku, to opowiadał nam, opowiadał normalnie, że nie chowali ich tam nigdzie, tylko po to, jak leli ten, tą drogę. Pod drogę chowali Niemcy. To tu ja mam jeszcze lepszą historię, bo w tej wiosce, co ja mieszkam, była taka trupiarnia była. No i był niemiecki cmentarz i to wszystko polikwidowali. I za komuny, jak to za komuny było. Normalnie trupiarnia była i ja poszedłem, tam prokurator zamknął, ja wziąłem, otworzyłem i kościółek tam zrobiliśmy. Do dnia dzisiejszego, piękny, aż przyjemnie. Ale ile ja choć się nachodziłem do prokuratora za to, że ja blomby pozrywałem wszystko, łódki rozciąłem. A jak? No to przyjechałem, będę chodził 4 km do kościoła, jak ja mam za domu. Nasz ksiądz kazał zlikwidować, żebyśmy zrównali te wszystkie drogi. To jest niemożliwe. No to tak było ciężko, no ale tak, ksiądz kazał, to tak się zrobiło. Ja nie wiem, co to tak, no to za komuny było. Takie czasy były. Nic nie poradzić na tym człowieku, kochany. No a dzisiaj jest wolność. Pod jednym względem wolności, to znaczy słowa, wypowiedzenia tej tak dalej, to tak. Tylko, że czasy ciężkie do życia. No tak. Czasy ciężkie do życia, ze względu na to, że czegoś mało zarabia, a wszystko drogie jest. No tak. Czasy ciężkie do życia. In dieser Nacht lernte ich etwas über mich selbst. Nach all den Jahren, die ich nun schon Dokumentarfilme drehe. Mir wurde klar, dass die Menschen, die ich filme, mich selbst widerspiegeln. Sie sind ich. Sie sind ich. The formal handing over of the 56 kilometers of the motorway A4 from Brondi do Nogawice is a very important day for Poland, for all car drivers, for people in Opole and in other towns and villages along the old route. I am glad to inform you on behalf of the joint venture Ilbau Kirchner and Alpine Consulting that the contract number 5 for roadworks
section Brondi Nogowice has been substantially completed and the motorway is ready now to be open for traffic. Autostrada A4 stanowi część bardzo ważnego transeuropejskiego szlaku komunikacyjnego A40 w układzie wschód-zachód biegnącego od Ostendy w Belgii przez Kolonię, Drezno w Niemczech, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków w Polsce aż do Kijowa na Ukrainie. Dzięki otwarciu odcinka autostrady Prądy Nogowczyce sieć autostrad w Polsce powiększy się o 56 km. Tym samym zostanie utworzony ten najdłuższy ciąg. Łącznie będziemy mieć 390 km autostrad od dzisiaj. Podróż po tym odcinku zajmie niecałą godzinę, jeżeli ktoś będzie jechał zgodnie z obowiązującą w Polsce prędkością. Mam nadzieję, że ta autostrada będzie dobrze służyć kierowcom. Tested, so,